Witam serdecznie. Chciałbym Państwu zaprezentować kocioł Kostrzewa. W układzie zamkniętym pracuję sobie spalnikiem 16 kW. Wcześniej paliłem piecem na węgiel, tak zwany kopciuch, no ale zdecydowałem się na wymianę na taki piec Kostrzewa. Kupiłem piec używany. No, z prostych przyczyn był tańszy trzykrotnie od nowego. Ludzie kupują używane samochody, to ja kupiłem sobie używany piec. Ze sterownikiem Platinum Bio. Na chwilę obecną się rozpala. Mam... znaczy tak, piec chodzi w trybie automatycznym z ustawieniem czasowym. Tu jak widać jest nadajnik, przepraszam, odbiornik temperatury, która jest nadawana z nadajnika, który jest umieszczony w salonie. Zaraz tu zdjęcie pokażę. Oczywiście grzejemy też wodę użytkową. Jakby kto pytał, ile jest barów w sieci? 4. Na chwilę obecną palnik jest ustawiony na 13 kW. Tak się pali. Z jedną pompą obiegową, bo drugiej nie zdążyłem założyć, a powinna być druga. Jest taka możliwość, bo sterownik steruje dwoma pompkami, czyli jedna pompka jest na układ centralnego ogrzewania, a druga do wody użytkowej. No na razie sobie tutaj steruję zaworem tym, bądź zaworem trójdrożnym. Zastanawiałem się nad sterownikiem do zaworu trójdrożnego, no ale na chwilę obecną chyba nie jest potrzebny. Zawór jest ustawiony na trójkę. No i tak cały czas jest w tej pozycji, żeby chronić ten powrót. W układzie zamkniętym no mamy jeden bar. Jeden bar, generalnie powinno się napić 0,1 na każdy metr do najwyższego punktu grzejnego, czyli do najwyżej położonego grzejnika. Ten najwyżej położony grzejnik, jeżeli był na wysokości 12 metrów, no to tu byśmy musieli napić 1,2. No co jeszcze o tym piecu? No dopiero go ustawiam, testuję. No sterownik zapewne ten, kto ma taki piec, to jest znany. Nic tutaj szczególnego i dziwnego nie ma. No widzimy. W domu mamy 18,2, na chwilę obecną jest 19,3. Ustawiona temperatura. Zobaczymy zaraz, jak palnik pracuje. Palnik mamy na 13,2 kW. I tak sobie tutaj chodzi. 2,1 kg na godzinę. Nie wiem, to zużyć tego paletu. Wiadomo, że piec cały czas nie chodzi. On tam w pewnym momencie się automatycznie wygasza, tak? Aha, jeszcze jedna sprawa. Miałbym tutaj problem z tym silniczkiem, który napędza ten ślimak. No ale problem generalnie był strasznie banalny. Wystarczy to odkręcić i tam trybiki się zablokowały. Przesmarowałem tabotu, to rzuciłem i teraz chodzi jak nowy. Jaki pelet używam? Pelet Fabich Premium 6 mm. Moc w kW gdzieś tu jest. Wartość o połowa 4 kW na kilogram. No i tak to wygląda. Piec sobie chodzi. Cała instalacja wykonana przeze mnie.
Oczywiście korzystałem z pozostałości ze starego układu. Wcześniej, jak już wspominałem, paliłem węglem, ale jest to uciążliwe, a z drugiej strony chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że też trafiłem, bo węgiel drożeje. No pellet też drożeje, no ale udało mi się jeszcze kupić tanio. Zakupiłem na razie 4 tony pelletu. No około 140 metrów kwadratowych, stare budownictwo przedwojenne, ocieplone styropianem 10 cm. Same grzejniki, około 12 grzejników tutaj mam. No i co jeszcze? Aha, no piec używany od pana z Trójmiasta, nigdy nie był palony drewnem ani jakimiś tam innymi rzeczami, chociaż jest taka możliwość, że można tu drewno palić. Serwisowany, także hula. Wiadomo, że tam grzałka może się zepsuć czy inne rzeczy, no ale to już bardziej kwestia serwisu i wymiany, tak? No, jest to taki po prostu starszy Mercedes. W dobrym stanie, z małym przebiegiem. No to można było kupić 4,5 tysiąca złotych. Słuchajcie, no i hula, tak? Ile popracuję, tego nie wiadomo. Staram się tutaj ten powrót chronić, żeby ten piec od środka nie rdzewiał. No i tyle, no. Tak to wygląda ta moja kotłownia. Na szybko robiona. Czasu nie było. Plus do tego jeszcze monitoring założyłem. To widać niepodokończane rzeczy. I tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, proszę pytajcie w komentarzach. Zobaczymy, jak to ten palnik. Pali się palnik. No dobrze. 49 mamy. Pompka nam się załącza od 50. Zobaczymy jeszcze, jak jest woda użytkowa. 43. No i tak sobie tam niech ona się nagrzewa. No dobrze. Dziękuję za uwagę. Także powtarzam, jakby jakieś pytania były, to zapraszam. Proszę pytać. Dziękuję, pozdrawiam.